Cześć, ja jestem Daniel i witam Was bardzo serdecznie na kanale Strefa Kryptowalut. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak inwestować podczas bessy, tak aby w bezpieczny sposób akumulować sobie środki na naszym portfelu. Wiadomo, że aktualnie trwają mocne spadki, rynek jest dosyć niepewny i generalnie ciężko teraz mówić o jakichś większych wzrostach, tak więc według mnie jest naprawdę najlepszy moment na inwestycje na dołkach i obkupienie się po prostu przed nadchodzącą hossą. Dlatego dziś poruszymy temat zbilansowanego portfolio, czyli dywersyfikacji oraz alokacji naszych aktywów oraz omówimy sobie także DCA, czyli jedną z najpopularniejszych strategii long termowych. Dodatkowo jeśli jeszcze nie macie konta na giełdzie lub szukacie czegoś dla siebie, to polecam Wam sprawdzić platformę Bybit, która obecnie jest chyba jedną z najciekawszych pozycji, jeśli chodzi o różnego rodzaju bonusy na start oraz podejście do użytkowników. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to mój link polecający jest w opisie tego filmu. Tak więc bez żadnego przedłużania przejdźmy sobie do pierwszego tematu w tym materiale, czyli do zbilansowania naszego portfolio. No bo nawet jeśli nie lubimy zagłębiać się w takie techniczne aspekty inwestowania, to jednak tworząc nasze portfolio powinniśmy być zaznajomieni z pojęciami alokacji i dywersyfikacji naszych aktywów. Tak więc alokacja aktywów odnosi się do inwestowania w różne klasy aktywów, np. kryptowaluty, akcje, obligacje, złoto, nieruchomości itd., itd. No, i kiedy mówimy o portfolio ze zbilansowaną alokacją aktywów, to mówimy o takim portfolio, w którym mamy na przykład inwestycje w kryptowalutach, złocie oraz na przykład nieruchomościach. I chodzi tutaj o to, aby zmniejszyć ryzyko utraty kapitału, ponieważ w takiej sytuacji, nawet jeśli rynek kryptowalut wpadnie w bezsce i generalnie będziemy na minusie na kryptowalutach, to zawsze zostaje nam jeszcze kapitał ulokowany w złocie oraz w nieruchomościach, który jest całkowicie niezależny od stanu rynku kryptowalut. No, a z kolei dywersyfikacja dotyczy dystrybucji naszych funduszy na różne aktywa lub sektory tych aktywów. Na przykład w klasycznych akcjach giełdowych możemy zdywersyfikować nasze portfolio inwestując w różne branże, takie jak rolnictwo, technologia, energia czy też opieka zdrowotna. No i tutaj tak samo, jeśli branża energetyczna zaliczy bardzo słaby okres, to zawsze mamy jeszcze akcje w branży rolniczej czy też zdrowotnej, co potencjalnie może zniwelować straty naszej akcji właśnie w tej branży energetycznej, która zalicza spadki. No i technicznie rzecz biorąc, kryptowaluty to właściwie jest jedna klasa aktywów, ale w portfelu kryptowalutowym także możemy dywersyfikować produkty finansowe, monety i tokeny, które prezentują różne cele i zastosowania. Na przykład możemy stworzyć swoje portfolio w oparciu o 40% bitcoinów, 30% stablecoinów, 15% NFT i 15% altcoinów, tak aby mieć inwestycje w każdym interesującym nas sektorze. No, ale tak szczerze mówiąc, te definicje alokacji i dywersyfikacji, szczerze mówiąc, zostały tutaj podane bardziej jako ciekawostki, ponieważ te dwa określenia są często używane zamiennie. Najpopularniejszym określeniem jest po prostu dywersyfikacja, i często po prostu tego słowa używamy, gdy chcemy powiedzieć o portfolio, które jest tak ogólnie zbilansowane czyli jest po prostu podzielone na różne aktywa. No, jeśli chodzi o dywersyfikację w kryptowalutach, to możemy spojrzeć na to pod względem projektu, który stoi za konkretnym tokenem oraz pod względem samego tokenu. Oczywiście te projekty możemy podzielić sobie na różnego rodzaju blockchainy oraz rozwiązania dla istniejących blockchainów, projekty DFI, metawersy, projekty gamingowe, czyli różnego rodzaju np. gry play to earn, ale również także na projekty NFT. Z kolei same tokeny możemy podzielić na tokeny płatnicze, takie jak XRP, Bitcoin Cash czy Litecoin, które pozwalają na bardzo szybkie i tanie transakcje kryptowalutowe, stablecoin, takie jak USDT czy też Binance USD, które są odpowiednikami walut fiat, w tym przypadku np. dolara i po prostu wygodnym środkiem do rozliczeń, tokeny użytkowe, takie jak BNB czy też Ethereum, które są używane m.in. do opłacania gazu podczas transakcji, Tokeny zarządzania, takie jak na przykład Sushi czy też Uni, które służą do głosowania najczęściej w projektach DFI, takich właśnie jak Uniswap czy też SushiSwap. I one pozwalają nam wspólnie zarządzać po prostu tą platformą, formule DAO. Tak więc nasze portfolio możemy rozbudować o tokeny zarządzania DFI, tokeny użytkowe takie Ethereum, stablecoiny czy też po prostu o Bitcoina ale zawsze ważne jest aby nasze portfolio nie było za bardzo od siebie zależne oraz żebyśmy zawsze jakąś część naszego portfolio pozostawiali w stablecoinach tak aby móc szybko reagować w razie różnych sytuacji na giełdzie. Tak więc skoro już omówiliśmy sobie to czym jest dywersyfikacja i na jakie kategorie możemy podzielić sobie kryptowaluty, to teraz czas abyśmy omówili takie najważniejsze zasady budowania dobrze zbilansowanego portfolio. Przede wszystkim bardzo ważne jest dobre rozłożenie swoich inwestycji. Na przykład możemy zdywersyfikować nasze portfolio inwestując 25% w Bitcoina, 25% w Ethereum, 25% w Polygon oraz 25% w Ripple. Dzięki temu, nawet jeśli jedna z tych walut pójdzie w dół, to mamy możliwość, że któraś z pozostałych trzech osiągnie wzrosty, dzięki czemu zminimalizujemy nasze straty. Chociaż no wiadomo, że jak Bitcoin zalicza spadki, to mało jest projektów, które wtedy się zaliczają wzrosty. Ale mimo wszystko taka dywersyfikacja może być skuteczna w odniesieniu do pozostałych trzech projektów. Dodatkowo możemy także rozdzielić nasze portfolio w formacie podziału na zastosowanie. W takim przypadku możemy zainwestować 40% w bitcoina, 30% w stablecoiny, 15% w NFT i 15% w altcoiny, ponieważ każda z tych kryptowalut ma inne zastosowanie, dzięki czemu ich wartość może rosnąć całkowicie inaczej i niezależnie od siebie, chociaż generalnie wiemy, że mniej więcej wszystkie kryptowaluty są w jakimś stopniu ze sobą powiązane. Generalnie chodzi tutaj o to, aby nie inwestować wszystkich naszych środków all in, czyli po prostu na jeden raz, tylko rozdzielić sobie nasze fundusze tak, aby nasz portfel, po prostu nasze portfolio, było dostosowane do praktycznie każdej sytuacji rynkowej. I mimo, że dla większości inwestorów dywersyfikacja portfolio to raczej taki standard i coś, z czym no nie za bardzo jest się co kłócić, to mimo wszystko istnieją plusy i minusy rozkładania kapitału na różne aktywa. No i tak jak już mówiłem, zdywersyfikowane portfolio zmniejsza ogólne ryzyko i zmienność naszego portfela, a straty można zrekompensować zyskami i utrzymać względnie stabilną pozycję na rynku. Dodatkowo, nasze portfolio ma w takiej sytuacji również więcej możliwości na zarobek na każdej posiadanej przez nas walucie. Oczywiście możliwe jest, że nie każda inwestycja będzie generowała zyski, ale generalnie przy odpowiedniej dywersyfikacji naszych aktywów będziemy mieli większe szanse na osiągnięcie zysków w dłuższej perspektywie. Jednak istnieją również minus takiego podejścia, ponieważ im bardziej zdywersyfikowane jest nasze portfolio, tym bardziej rozbity będzie nasz zarobek. Może zdarzyć się także sytuacja, w której po prostu nasz zysk z jednej inwestycji zostanie całkowicie pochłonięty przez stratę na pozostałych. Większość traderów i inwestorów stawia na kilka pewnych inwestycji i po prostu jedną taką dość niepewną, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski, ale nie zawsze działa to na tyle dobrze, aby mu zatem polegać za każdym razem, gdy po prostu inwestujemy. Generalnie mocno podzielone portfolio przyniesie nam więcej średnich zwrotów niż udane skoncentrowane portfolio. I mam tutaj na myśli to, że jeśli rozbijemy 1000 zł na 10 coinów po 100 zł, to możliwe, że zarobimy o wiele mniej niż w momencie, gdybyśmy trafili po mniejsze wzrosty na jednym coinie przy inwestycji za 1000, ale z kolei jeśli trafimy na spadki przy inwestycji all-in tego 1000, to stracimy znacząco więcej. Tak więc tutaj obydwie opcje mają swoje duże wady i zalety. Z pewnością ważne jest aby dywersyfikację dostosowywać zawsze do swojego budżetu i potrzeb. Na pewno nie polecam na start rozbijać swojego portfolio na 10 czy też 15 coinów, o których za wiele nie wiecie, ponieważ takie inwestowanie na oślep, byleby mieć jak najwięcej różnych tokenów w portfelu, no zwyczajnie po prostu nie ma sensu. Na start najlepiej podzielić swoje portfolio na takie 3-4 porządne części, z czego jedna z nich powinna być zawsze zainwestowana w stablecoiny, aby móc reagować w momencie, gdy na rynku coś się będzie działo. No, i generalnie wiadomo jest, że każdy inwestor będzie miał własne pomysły na to, co po prostu tworzy dobrze zbilansowane portfolio kryptowalutowe. Ale jest takich kilka ogólnych zasad, które zawsze powinniśmy brać pod uwagę. Po pierwsze, powinniśmy podzielić swoje portfolio na inwestycje wysokiego, średniego oraz niskiego ryzyka, ponieważ portfolio zawierające dużą część inwestycji wysokiego ryzyka zdecydowanie po prostu nie jest zbilansowane. I najczęściej przypomina to bardziej polowania tokeny, które zrobią X100 niż faktyczne, long-termowe inwestowanie. Takie portfolio może mieć szansę na zapewnienie nam większych zysków, ale może również spowodować ogromne straty, tak więc tutaj to jest nasz osobisty profil ryzyka, tak? i on określa, co jest dla nas najlepsze, ale zawsze zalecana jest chociaż delikatna mieszanka, aby uśredniać straty. Tak więc zawsze dobrze mieć też w swoim portfelu parę pewnych pozycji. No i też dlatego powinniśmy rozważyć posiadanie paru stablecoinów, aby zapewnić po prostu płynność naszemu portfelowi. Stablecoiny są kluczem do wielu platform DeFi i mogą pomóc nam szybko i łatwo zablokować zyski lub wyjść z pozycji gdy sytuacja na rynku będzie się pogarszała. Generalnie warto alokować wypracowany kapitał w miarę strategicznie, aby po prostu uniknąć przeważania jednego obszaru naszego portfela. Jeśli ostatnio osiągnęliśmy duże zyski dzięki jednemu projektowi, no może nas kusić aby wpompować w niego jeszcze więcej pieniędzy, ale zawsze musimy pamiętać, że duże wzrosty na wykresach wiążą się także z korektami. Tak więc, przez zbytnią chciwość możemy wpaść w spadki i szybko stracić nasz zarobek, no i też nasz kapitał po prostu. No i to, co teraz powiem, może zacząć trochę banalnie, ale generalnie bardzo ważną kwestią, którą chyba każdy zna, jest to, że powinniśmy inwestować tylko tyle, ile możemy stracić. Nasze portfolio nie będzie właściwie ważone, jeśli będziemy się czuć z tego powodu po prostu zestresowani. Nasze pozycje nie powinny powodować poważnych konsekwencji, jeśli po prostu coś pójdzie nie tak. I inwestowanie z całych naszych środków na giełdzie jest największym błędem oraz głupotą, jaką można zrobić, i zawsze powinniśmy traktować nasze inwestycje jako źródło zarobku, które cały czas jest poznakiem zapytania. Jeśli inwestujemy w kryptowaluty całe oszczędności lub co gorsza, bierzemy pożyczki, albo jakieś kredyty w ogóle na inwestycje, to już praktycznie na samym starcie przegrywamy, ponieważ jesteśmy w pełni podatni na FOMO, czyli strach przed przegapieniem okazji oraz na różnego rodzaju manipulacje rynkowe. I tak na koniec warto dodać, że no kurczę, inwestujemy własne pieniądze, tak? Więc nie możemy polegać wyłącznie na tym, co polecają nam inni. Zawsze powinniśmy robić swój własny research odnośnie projektów oraz tokenów, w które po prostu chcemy gdzieś tam zainwestować i polegać głównie na tym, czego sami się dowiedzieliśmy. Inwestowanie w ciemno, ponieważ gdzieś usłyszeliśmy, że to jest super projekt, jest jednym z największych błędów, jakie możemy wykonać. No bo pomyślmy logicznie, jeśli ktoś zainwestował sporo pieniędzy w jakiś projekt, który aktualnie upada. No, to wiadomo, że będzie namawiał innych do inwestycji, aby samemu uciec z tego tonącego statku. Co jest po prostu logiczne, ponieważ on też chce z tego się wydostać. Dlatego zawsze powinniśmy sami sprawdzać każdy projekt i decydować, czy chcemy w niego zainwestować. To samo mówiłem wam w materiału o altcoinów z dużym potencjałem, i tak samo mówiłem w materiału o tych sześciu altcoinach z potencjałem, żebyście sami zawsze sprawdzali każdy projekt, ponieważ jest naprawdę wyjątkowo ważne. No i jeśli już stworzymy swoje portfolio i zainwestujemy pierwsze pieniądze, no to fajnie byłoby mieć rękę na pulsie. Dlatego fajną opcją są trackery portfolio. Taki tracker portfolio to opcja, która występuje na wielu platformach, która pozwala śledzić ruchy naszych inwestycji. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak nasza obecna lokacja łączy się z naszymi długoterminowymi celami i śledzić nasze postępy. Na bieżąco widzimy wszystkie nasze aktywa i nie musimy tak naprawdę niczego wyszukiwać ręcznie, co jest naprawdę fajnym dodatkiem. Generalnie takich trackerów jest całkiem sporo, ale według mnie najlepsze są na platformie CoinMarketCap oraz CoinGico. Obie dwie opcje są oczywiście bezpłatne, tak więc polecam wam sobie je sprawdzić. No i jeśli mamy już zbudowane nasze portfolio, to warto też wiedzieć, jak mądrze je powiększać. No i jeśli myślicie o long termowym portfolio, to definitywnie warto przyjrzeć się strategii DCA, czyli uśrednianiu kosztów w dolarach. Jest to strategia inwestycyjna, której celem jest zmniejszenie wpływu zmienności rynkowej na zakup kryptowalut. Obejmuje to kupowanie równych kwot krypto w regularnych odstępach czasu bez względu na sytuację na rynku, ale dla niecierpliwych od razu tutaj powiem, że założenia tej strategii dostosować możemy całkowicie do siebie i na przykład wyznaczać sobie zakres kwoty, którą będziemy przeznaczać. Na przykład od 200 do 500 zł, a następnie zakres czasu, w którym chcemy inwestować, no i tutaj na przykład co tydzień od poniedziałku do piątku. Ale to, jak tą strategię wykorzystamy, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas, bo generalnie głównym założeniem jest, że wchodząc na rynek w ten sposób inwestycja może nie być tak zmienna, jak gdyby była to jednorazowa inwestycja. Mimo że brzmi to dosyć nietypowo, to faktycznie kupowanie w regularnych odstępach czasu może końcowo uśrednić cel naszego wejścia. A w dłuższej perspektywie taka strategia może zmniejszyć negatywny wpływ sytuacji rynkowej na naszą pozycję. Główną zaletą DCA jest to, że zmniejsza ryzyko wejścia w niewłaściwym czasie. Wyczucie odpowiedniego czasu na rynku jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o handel i inwestowanie, to naprawdę jest to taka pięta chilosowa wielu traderów. Często nawet jeśli ogólny pomysł na inwestycji jest bardzo dobry, to z kolei czas może być źle dobrany, co powoduje, że cała inwestycja staje się nieopłacalna. No i właśnie strategia uśredniania kosztu dolara pomaga zmniejszyć to ryzyko poprzez pewnego rodzaju rozdzielenie naszego kapitału na mniejsze części. Jeśli podzielimy naszą inwestycję na mniejsze części, prawdopodobnie uzyskamy lepsze wyniki niż w przypadku zainwestowania tej samej kwoty naraz. Generalnie dokonanie zakupu w nieodpowiednim czasie jest zaskakująco łatwe i może prowadzić naprawdę kiepskich rezultatów. Często zdarza się tak, że wyczekujemy dobrego momentu, a końcowo i tak się wahamy i nie podejmujemy decyzji. A dzięki tej strategii możemy wyeliminować wszelkie wątpliwości, ponieważ po prostu no, trzymamy się określonego regularnego schematu odnośnie zakupów. No, i jeśli zdecydujemy się tą strategię, to tak naprawdę jedyne co musimy robić, to trzymać się wyznaczonego planu działania, czyli na przykład co tydzień w środę kupuję bitcoina za 200 zł, a w piątek Ethereum za 300 zł i tak co tydzień. Ale też, żeby nie było wątpliwości, DC oczywiście nie ogranicza całkowicie ryzyka. Chodzi jedynie o to, aby płynnie wejść na rynek, tak aby zminimalizować ryzyko kupienia all in na górce aby w jakimś takim słabym momencie. Strategia absolutnie gwarantuje udanej inwestycji, jedynie uśrednia wpływ jaki rynek ma na naszą pozycję. Dlatego zawsze należy również wziąć pod uwagę inne czynniki, tak aby nie wpakować się na górce i liczyć, że dzięki DCA zarobimy miliony tylko dlatego, że ona uśredni nam cenę kupna. To jest bardzo ważne, aby nie iść lepo za strategiami i zawsze je w pewien sposób do siebie dostosowywać. No i tak mówiłem, bardzo dużo osób, bardzo dużo inwestorów ma problem z wyczuciem czasu na rynku. No i ciężko jest naprawdę określić, kiedy powinniśmy wejść, a kiedy nie, kiedy powinniśmy kupić, kiedy sprzedać. No i w związku z tym, jeśli użyjemy tej strategii, być może będziemy musieli rozwalić także nasz plan wyjścia. Oznacza to strategię handlową na wyjście z pozycji i sprzedaż, że tak to po prostu ujmę na raty. Tak więc w takiej sytuacji będziemy musieli sobie określić punkt cenowy, który nas interesuje. Jeśli zaczęliśmy kupować Bitcoin na poziomie około 20-23 tysięcy dolarów, to w kwestii sprzedaży może interesować nas przedział 28-30 tysięcy dolarów. Tak więc w tym przypadku ponownie dzielimy swoją inwestycję na równe części i zaczynamy je sprzedawać, gdy tylko rynek zbliża się do ustalonego celu. I w ten sposób możemy zmniejszyć ryzyko niewydostania się we właściwym czasie poprzez uśrednienie ceny naszej sprzedaży. No i najlepiej wytłumaczyć to na takim przykładzie. No bo załóżmy, że mamy stałą kwotę 10 tysięcy złotych i uważamy, że rozsądnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w Bitcoina. Uważamy także, że cena prawdopodobnie będzie wahać się w bieżącej strefie. Jest to korzystne miejsce do gromadzenia i budowania pozycji przy użyciu strategii usiedniania. Tak więc możemy podzielić te 10 tysięcy złotych, które mamy na 100 części po 100 zł. Każdego dnia będziemy kupować bitcoina o wartości 100 zł bez względu na cenę i sytuację na rynku. W ten sposób zamierzamy rozciągnąć nasze wejście na okres około 3 miesięcy, uśredniając cenę wejścia. W tym czasie określamy sobie taki cenowy zakres sprzedaży. Gdy tylko cena będzie w pobliżu tego zakresu, to sprzedajemy na przykład po 1000 zł dziennie i w ten sposób uśredniamy sobie cenę sprzedaży i rozciągamy sobie te wyjście na 10 dni. No i tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ważna jest elastyczność w tej strategii, ponieważ załóżmy, że Bitcoin właśnie wszedł w Bessy i nie spodziewamy się dłuższej hossy przez co najmniej dwa lata. Natomiast wiadomo, że w końcu prędzej czy później ta hosa nadejdzie, no i chcielibyśmy się przygotować już wcześniej, po prostu kupując. Tak więc w takiej sytuacji powinniśmy zmienić naszą strategię. Ta inwestycja w takiej sytuacji będzie mi znacznie większy horyzont czasowy i musimy być przygotowani, że 10 tysięcy złotych przeznaczone na tą strategię, o której już mówiliśmy wcześniej, musi być rozlokowane przez kolejne kilka lat. Tak więc możemy ponownie podzielić inwestycje na 100 części po 100 zł, jednak tym razem kupujemy Bitcoina o wartości 100 zł co tydzień w określonym dniu. W ciągu roku są co najmniej no są mniej więcej 52 tygodnie, więc cała strategia będzie realizowana przez nieco mniej niż 2 lata. W ten sposób zbudujemy sobie pozycję długoterminową, podczas gdy trend spadkowy będzie się rozwijał. Nie spóźnimy się także, gdy rozpocznie się trend wzrostowy, a także zmniejszyliśmy część ryzyka związanego z kupnem w trendzie spadkowym. Co wydaje się ogólnie być bardzo rozsądnym i koniec końców całkiem opłacalnym wyjściem. Chociaż musimy pamiętać, że takie kupowanie według konkretnej strategii nie zawsze może zakończyć się zyskami. Ja już to powtarzałem kilka razy, ale dalej to powtórzę. Ponieważ no mówimy tutaj o stałym inwestowaniu bez względu na sytuację rynkową, która może być naprawdę różna. Tak więc zawsze inwestujcie z głową, nigdy nie polegajcie tylko na strategii i zawsze, zawsze, zawsze dopasowywujcie te strategie do siebie. I to już będzie wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli dotrwaliście do końca, to jest naprawdę niezmiernie miło. Jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie lajka oraz suba. Też zapraszam do dyskusji w komentarzach, ponieważ naprawdę bardzo motywuje do dalszej pracy. No i to tyle. Cześć.